Wiecie, w Użguli, w zespole wiosek, które właśnie pod jedną nazwą Użguli są znane jako jedna z najwyżej położonych wiosek w Europie. Pięć wiosek specyficzne, charakterystyczne dla właśnie Svaneti, czy taki sojusz, sprzymierzenie pięciu osad, z których jedna ucierpiała wyjątkowo w wyniku lawiny, która tutaj kiedyś spadła, połowę wioski zmiotło. Od tysiące lat ludzie żyją w tych samych obejściach, potomkowie budowniczych tych baszt obronnych żyją dalej w tych samych regionach i to jest niesamowite przywiązanie do ziemi. Niesamowite przywiązanie do natury, mimo tego, że tu naprawdę zimą jest srogo, a i droga dojazdowa, jak widać, pozostawia nadal wiele do życzenia. Pozostając w domu braci Temraza i Fridona Nijaradze, mieliśmy możliwość właśnie spotkać się i porozmawiać z Fridonem, który jest już w pewnych kręgach kultowym malarzem, którego pracę można obejrzeć tylko i wyłącznie tutaj. Dualizm. Fridon jest to wizjoner, artysta, człowiek, który nie widzi granic, człowiek, który widzi wszystko w formie absolutu. Zarówno tematy religijne, zarówno tematy dotyczące cywilizacji. Jego mapa myśli w jednym momencie potrafi przeskoczyć od tutaj właśnie svaneckiej kultury do prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby później natychmiast powrócić do tematów dotyczących II wojny światowej. Także możliwość obcowania też z takimi ludźmi, którzy w takiej izolacji tutaj zupełnej, na końcu gruzińskiego świata, żyją na co dzień, tworzą niesamowite doświadczenie. Udało nam się jeszcze poprosić mieszkających niedaleko Svanów, którzy również prowadzą małe etnograficzne muzeum, o to, żeby nam ciocia chłopaka, który to muzeum prowadzi, zagrała dla nas krótki koncert właśnie svańskich pieśni. Niesamowite wrażenie. Po raz kolejny to przeżyłem i po raz kolejny miałem łzy w oczach.
Wejście do muzeum kosztuje 5 lari za osobę. Koncert zapłaciliśmy dzisiaj 20 lari i naprawdę uważam, że to były dobrze wydane pieniądze, ponieważ one zostają tutaj, w krainie, gdzie życie nigdy nikogo nie rozpieszczało, zawsze żyło się tutaj ciężko. Cwani są twardą grupą etniczną, hardą grupą etniczną, ale te 2 dni tutaj spędzone to wspaniałe doświadczenie. I powiem to ponownie, szkoda, że tak krótko. Życzę Wam spokojnej nocy i do zobaczenia na następnym filmie.